Jak ty dzisiaj oceniasz perspektywy kobiecej piłki nożnej w Polsce, zarówno tej klubowej, jak i reprezentacyjnej? To jest ciężkie pytanie dość, bo tutaj każdy, że tak powiem, stara się, by ta piłka kobieca szła w tym dobrym kierunku, tak, w tym lepszym kierunku. Wiadomo, że są ludzie dookoła piłki kobiecej, którzy starają się robić wszystko, co mogą. Nie zawsze to wychodzi, tak, bo nie zawsze są ludzie, którzy chcą w tym pomóc, tak. Wiadomo, że nam bardzo pomoże zainteresowanie mediów, tak, w piłce kobiecej. Myślę, że to jest taka główna rzecz, która może coś działać i pomóc po prostu wprowadzenie kibiców na stadiony, tak? Jeżeli to będzie, no to będzie, że tak powiem, więcej pieniędzy, więcej jakichś różnych, że tak powiem, sponsorów i to będzie wyglądało całkowicie inaczej. Zainteresowanie mediów to jest jedno, a druga rzecz to oczywiście sukces. Sukces sportowy. No, polska reprezentacja nie grała nigdy w historii na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi o kobiety. Jak ty oceniasz potencjał tej kadry? Jak ty oceniasz perspektywy na to, że to się w najbliższych latach zmieni, że Polska będzie rywalizować jednak na wielkich imprezach? No mamy potencjał, mamy marzenia, tak? Mamy zawodniczki, mamy sztab szkoleniowy, który ma pojęcie o piłce, tak? Teraz wiadomo, że wiele też zależy właśnie od pracy w klubach, tak? Bo reprezentacja sama, że tak powiem, zawodniczek nie wychowa i ważne jest to, żeby po prostu w klubie przyłożyć się do tego, żeby dziewczyny po prostu starały się grać na najwyższym poziomie, bo wiadomo, że Polska Liga no czasem nie zobowiązuje piłkarek do wielkiego wysiłku, tak? Więc tutaj ważna ich rola, tak? No, a w kadrze moim zdaniem mamy naprawdę potencjał i ja w to wierzę bardzo mocno. No tak, ja też staram się dać siebie jak najwięcej, żebyśmy po prostu awansowały na przyszłoroczne, na Mistrzostwa Świata. Teraz będzie losowanie w kwietniu, zobaczymy, na kogo trafimy. No i trzeba będzie walczyć. Ty dzisiaj jesteś kapitanem tej kadry, no ale był czas przez kilkanaście miesięcy, przez półtora roku, że w tej kadrze nie występowałaś. Nie żal trochę było tych kilkunastu miesięcy poza kadrą? Na pewno było może troszkę żal, ale ten czas bardzo dużo mi pomógł jako piłkarce, jako osobie, tak? Ja tutaj wielu rzeczy się nauczyłam, wiele rzeczy sobie przemyślałam, więc uważam, że to był dobry czas, odpowiedni czas na to, żeby stać się jeszcze lepszą piłkarką, jeszcze lepszym człowiekiem. Z trenerem Wojciechem Basiukiem miałaś jakikolwiek kontakt później, czy nigdy nie wyjaśniliście sobie tego sporu, który wtedy się tam pojawił? Znaczy nie mieliśmy kontaktu, nie wiem, może kiedyś będzie okazja porozmawiać, nie wiem. To już zależy od trenera, ja jestem jak najbardziej otwarta na rozmowę, ale wydaje mi się, że większość rzeczy, że tak powiem, w jakiś tam sposób, może nie przez kontakt, że tak powiem, fizyczny, czyli twarzą w twarz, nie wyjaśniliśmy tego, ale po prostu wiele rzeczy zostało powiedzianych. Czy ktoś się chce z tym zgodzić, czy nie, to już jego sprawa, ale no zobaczymy. Ale z trenerem Miłoszem Stępińskim chyba od razu złapaliście dobry kontakt. No właśnie, aż byłam w szoku, tak, że trafimy na tak, że powiem, wspaniałego trenera, tak, bo jest on, pasuje nam bardzo mocno, tak, jest on dość charyzmatyczny, dość, no taki, taki właśnie człowiek, który jest potrzebny w piłce kobiecej. Taki, no, no aż jak zadzwonił pierwszy powiedzieć raz do ciebie z powołaniem, to były spore emocje. A no wielkie, no łzy w oczach miałam, jakieś tam łezki poleciały. No zszokowała mnie dość mocno tym telefonem, nie byłam na to gotowa jeszcze wtedy. Znaczy może nie gotowa na telefon, ale że po prostu trener zadzwoni i postawi przede mną tak, że tak powiem, wysokie cele. No ale dogadujemy się, ja z nim, jak i dziewczyny w kadrze, bardzo dobrze i z tego naprawdę się bardzo cieszę. To najpierw raz cię zszokował, a później zszokował chyba po raz drugi, jak powiedział, że chce, żebyś była kapitanem tej kadry. Kapitanką, no tak, może, kapitanką. Tak było. Wiedziałam, że gdzieś tam w wywiadach właśnie trener mówił, że ma dla mnie jakąś ważną rolę. No ale nie spodziewałam się może, że będzie to właśnie opaska kapitana. Cieszę się, że zostałam obdarzona tak wielkim zaufaniem, bo to jest aż dla mnie takie aż niesamowite, tak, że tyle nie było mnie w kadrze, a tutaj wracam i nagle dostaję opaskę. I ja, że tak powiem, staram się w jakiś sposób trenerowi za to podziękować, tak samo trenerowi, jak i drużynie za to, że mogę to być, że jestem tutaj, że zostałam przyjęta tak, jakby mnie w ogóle, że tak powiem, jakby nie było momentu, że mnie nie było, tak? I to jest bardzo fajne. No i będę robiła wszystko, żeby po prostu jako kapitan doprowadzić drużynę na jakąś wielką imprezę. Czyli ten powrót do kadry dał ci bardzo dużo emocji, a jak debiutowałaś w reprezentacji wiele lat temu, to też było dużo emocji, była jakaś trema, kiedy tam wchodziłaś do tej kadry, gdzie było dużo starszych zawodniczek? No oczywiście, ja pamiętam, że debiutowałam w meczu grania w Nowym Sączu. Był to mecz wygrany 4-1, tak? I ja nie miałam pojęcia o tym, że po prostu w tym meczu zagram, tak? No stało się tak, że zagrałam. Dziwnie się czułam, bo wiadomo, że miałam wokół siebie zawodniczki i bramkarki bardzo doświadczone. No nie było łatwo, tak? Bo tutaj jeszcze były te czasy, kiedy nam zawodniczkom, tym 18-letnim jeszcze wtedy ciężko wchodziło się do kadry, ale po prostu wiedziałyśmy, gdzie jest nasze miejsce na początku. No teraz wygląda troszeczkę to inaczej, ale myślę, że do grupy po prostu te parę kadr, jakieś
tam 3 kadry nam wystarczyły, żeby już się, że tak powiem, wpoić w to funkcjonowanie kadry. No i potem jakoś poszło. Chyba w ogóle wzruszasz się podczas hymnu, przeżywasz to, że możesz reprezentować Polskę. Pogodło ma dla ciebie chyba spore znaczenie. Podchodzisz tak trochę patriotycznie do swoich występów w reprezentacji. No oczywiście, ja tutaj, tak jak tutaj, nie wiem, można zauważyć, że wszędzie, gdzie mogę, to godło Polski gdzieś tutaj sobie uwieczniam, na przykład, nie wiem, na rękawicach, czy też, no ja jestem patriotką 200%, tak, ja kocham tę grę, kocham Polskę i stanie na przykład przed meczem przy Mazurku, to jest coś niesamowitego, tak, wiadomo, czy są łezka, troszkę poleci, czasem nie, czasem są to już takie emocje typowe, że tak powiem, na walkę nastawione, ale no jest to super sprawa, naprawdę. Dzisiaj zwycięstwo w Lidze Mistrzów to jest takie twoje największe sportowe marzenie? No myślę, że to jest taki najbliższy cel, tak? Więc wydaje mi się, że jest to takie największe sportowe marzenie w tym momencie. O dalszych będę myślała później. Na razie skupiam się na tym. Wiem, że jesteśmy w stanie do tego finału dojść, wiem, że jesteśmy w stanie wygrać. No ale to już mówię, to już jest piłka nożna, tak? No boisko weryfikuje wiele rzeczy. Na pewno ja, jak i dziewczyny, damy się naprawdę wszystko, bo to jest marzenie tylko moje, ale też każdej z nas, więc no czekamy na te półfinały i potem na dalszy rozwój sytuacji. PSG już stuknął ci 4 lata praktycznie tego lata, a kontrakt masz jeszcze przez kolejny rok. Co dalej? Co dalej, to się okaże, tak? Wiadomo, że kontrakt jeszcze jest ważny. Zobaczymy, jakie będzie zachowanie ze strony klubu. Ja pracuję cały czas ciężko, nie zmieniam się, nie zmieniam tego podejścia, staram się pomóc drużynie. Czy klub to, że tak powiem, zauważy i doceni, to zobaczymy. A ja, co będzie dalej, czy zostanę w Paryżu, czy nie, to już... A jest jakaś konkretna liga albo jakiś konkretny klub, w którym ewentualnie chciałabyś kiedyś występować? Nie, na chwilę obecną nie myślę w ten sposób, bo wydaje mi się, że ja w tej chwili jestem w jednym z najlepszych klubów na świecie i poprzeczkę nie wiem, czy mogę sobie jeszcze wyżej gdzieś tam zawiesić. No zobaczymy, jak to się potoczy w tym roku, jak to będzie wyglądało. Czeka mnie jeszcze przyszły sezon, więc co będzie się działo po tym przyszłym sezonie, to będę myślała już na początku grudnia, kiedy będę miała te pół roku, że tak powiem, wolnej ręki do takich właśnie przemyśleń. Także i wtedy przemyślisz sprawę, zapadnie decyzja, a powiedz, czy myślisz sobie czasem już dzisiaj na przykład o tym, czym chciałabyś się zajmować po karierze piłkarskiej? No, oczywiście, że tak, ja bym chciała zostać trenerką bramkarek, czy też bramkarzy. Masz czasem okazję prowadzić, zdaje się, różne treningi. Akademia Gieksy. No tak, zdarza się. Natomiast mi brakuje oczywiście takiego doświadczenia typu trenerskiego, tak? Bo na razie jestem zawodniczką i różni się to bardzo od właśnie trenera bramkarzy czy bramkarek. Ja w tym kierunku będę szła, na razie skupiam się na piłce. Będzie taki czas, że zajmę się po prostu tym i no mówię, to jest moje marzenie, to jest mój cel. O Grzegorza Krychowiaka nie pytam, bo bardzo tego nie lubisz. A dziękuję bardzo. No nie lubię. Cały czas pytania o Grzegorza. Koniec. Kończymy w takim razie rozmowę bez pytań o Grzegorza Krychowiaka. Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka PSG i piłkarskiej reprezentacji Polski, była moją rozmówczynią w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.